Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Danganronpa Trigger Happy Havoc. Kochani, jesteśmy w trakcie procesu, jeżeli chodzi o zabójstwo Sayaki. Tak więc, bez przedłużania, kontynuujmy nasze zmagania w tej sprawie. Dobra. Więc Sayaka zabrała nóż? To jedyna możliwość. Kiedy o tym myślę, zachowywała się trochę nietypowo. Kiedy weszła do jadalni, nawet na nas nie spojrzała. Poszła prosto do kuchni. Kiedy wróciła, powiedziała, że poszła się napić wody. Ale najprawdopodobniej... Więc osobą, która wzięła nóż, była ofiara. Jestem pewien, że wzięła go do samoobrony. Więc mówisz, że nóż, który zabrała, został jej odebrany, po czym została nim zabita? W takim razie może nie wziąłeś noża, ale wciąż mogłeś nim zabić. Co? Widzicie? Mimo wszystko to on zrobił. Nie, jesteście w błędzie. Więc w taki sposób chciałeś przekręcić argumenty i sprowadzić nas na złą stronę? Masz przerażający talent? Cholera, jeśli czegoś nie zrobię, znowu będą mnie winić za morderstwo. Dlaczego tego nie rozumieją? Jeśli zagłosują źle, wszyscy tutaj umrzemy. Poczekajcie, jest jeszcze za wcześnie, żeby zadecydować, czy Mako to jest mordercą, nie uważacie? Widzicie, jeśli pokój, w którym Sayaka umarła, należał do mordercy, to morderca zrobił coś zdumiewającego. Dopóty nie zdecydujemy, kto jest mordercą, dopóki nie rozwiążemy tej tajemnicy. Zdumiewające? O czym ty do cholery mówisz? Na miejscu zbrodni brakowało czegoś, co według wszelkich praw powinno tam być. Wiesz, o czym mówię, prawda? Dobra, o czym ona może mówić? O tabliczkach? Była zamiana pokoi, faktycznie. A czego tam mogło brakować? Chyba, że śladów. No bo śladów też nie było, w sensie naszych śladów. Za chwilę rozpoczniesz swojego pierwszego wisielca. Chciałbyś się czegoś o nim dowiedzieć? Pewnie, że tak. Czym jest wisielec? Podczas klasowych rozpraw będziesz musiał zagrać w wisielca. Wisielec polega na odkrywaniu istotnego elementu, który pchnie rozprawę dalej. Podczas wisielca musisz ułożyć słowo z liter. Pamiętaj, że litery mogą się powtarzać. Uzupełnij frazę, zestrzeliwując litery w odpowiedniej kolejności. Użyj myszki, żeby wycelować, a następnie strzel za pomocą lewego przycisku myszki. Jeśli zestrzelisz tą literę, ucierpią na tym twoje punkty życia. Jeśli stracisz wszystkie punkty życia... Cóż, chyba nie muszę tłumaczyć, co się wtedy stanie. Mimo wszystko, życzę szczęścia i dobrej zabawy. Coś, co powinno być na miejscu zbrodni, ale nie było. Muszę się dowiedzieć, czym jest to coś. Co my tu będziemy mieć? Wisielec. O. Włosy? To tak się robi. Nie ma tego. Wody, nie. Włosy. Włosa? Włosy. Wakanda.
To jest to. Na podłodze nie było ani jednego wąsa. Więc sprawca usunął dowody? Tak, gdybym to ja był mordercą. Po co miałbym pozbywać się tych wszystkich włosów z mojego własnego pokoju? Jeśli miejscem zbrodni jest mój pokój, to znalezienie w nim moich włosów powinno być czymś normalnym. Powodem, dlaczego wszystkie włosy zostały usunięte, było usunięcie jakiegokolwiek śladu po Sayace. To ma sens, nieprawdaż? Nie. Gdyby to był powód, morderca zrobiłby coś z ciałem, a nie tylko z włosami. Aha, tak, coś w tym jest! Coś w tym jest! No dobrze, to dlaczego na podłodze nie było żadnych włosów? Morderca pozbył się ich, oczywiście, żeby wymazać jakikolwiek ślad po sobie. Chwila, czy to oznacza... Dokładnie. To najprostszy dowód na to, że morderca i właściciel pokoju nie są tą samą osobą. Więc Makoto nie jest sprawcą? Jesteś pewna, że możemy decydować tak o ważnej rzeczy wyłącznie w oparciu o brak jakichkolwiek włosów? Nie, są inne powody, dla których Makoto nie mógł tego zrobić. Pewnie chodzi o drzwi do łazienki. Chciałabym usłyszeć te powody. Pamiętasz, co działo się wokół łazienki na scenie zbrodni? Sayaka wpierw została zaatakowana w pokoju, później uciekła do łazienki. Racja? Tak, potem morderca pobiegł za nią, wszedł do łazienki i ją zadźgał. Jak morderca dostał się do łazienki? Miał z tym jakiś problem? Co masz na myśli? Całkowicie pewnym jest, że morderca miał problem z dostaniem się do łazienki. Zostawił wyraźny dowód. Pamiętasz, Makoto? Morderca miał problem z dostaniem się do środka. Dowodem na to jest... Na to jest dowodem to, że klamka była rozmontowana, tylko my wiedzieliśmy o tym, że... Że tylko i wyłącznie... Łazienkę da się otworzyć sposobem. Nie ma wątpliwości, że ten fakt jest ważny. To, czego teraz potrzebujemy, to dowody pozostawione na miejscu zdarzenia, które temu dowodzą. Pamiętasz, co było w twoim pokoju, co się zepsuło? Co się zepsuło w moim pokoju? To jeszcze mam inny pomysł. Klamka. Dowód, który pokazuje, że morderca miał problem z dostaniem się do łazienki. Mówisz o klamce. Mam rację? A? Klamce? Jakiej klamce? Klamce do mojej łazienki. Była kompletnie zepsuta. Widzicie, jak górna część została odkręcona, a klamka prawie odpadła? Tak, racja. Ale co to znaczy?
Próbując otworzyć zamek, prawie usunął całą klamkę. To kolejny dziwaczny fakt, potwierdzający, że morderca nie jest tą samą osobą, co właściciel pokoju. Chcesz powiedzieć, że ten typek nie włamałby się do własnej łazienki? Ale jeśli jedyną opcją jest włamanie, to włamujesz się. Nie ma w tym nic dziwacznego. Nadal nie rozumiesz. Dobrze, więc... Spójrzmy jeszcze raz na przebieg sprawy. Mam nadzieję, że to ci pomoże zrozumieć. Yoko powiedziała, że to coś dziwacznego. Nie miała na myśli pewnej funkcji moich drzwi? Czy chciałbyś się dowiedzieć czegoś nowego na temat nieprzerwanych debat? Pewnie, że tak. Od tego momentu liczba słabych punktów zacznie wzrastać. Pamiętaj, że tylko jeden słaby punkt w danej debacie jest fałszywy. Chcę przez to powiedzieć, że nie każdy słaby punkt jest fałszywy. Niektóre punkty są prawdziwe. Kiedy użyjesz naboju prawdy na złym słabym punkcie, wrócisz na sam początek segmentu debaty oraz stracisz część punktów życia. Jeśli stracisz wszystkie punkty życia, twoja drużyna łącznie z tobą na czele dołączy do Sayaki. Innymi słowy, przegra. Musisz pokazać, z jakiej jesteś gliny ulepiony. Użyj logiki, żeby odkryć, który słaby punkt jest kłamstwem. To na tyle. Życzę szczęścia i dobrej zabawy. Nieprzerwana debata. Framuga w drzwiach łazienki. Incydent ten miał miejsce w pokoju Makoto. Sayaka została wpierw zaatakowana w pokoju. Potem pobiegła do łazienki. Morderca pobiegł za nią. I wszedł do łazienki. W tym momencie morderca próbował rozwalić te drzwi. Ponieważ Sayaka je zablokowała. To jest nieprawda. Wtedy morderca zaatakował Sayakę. Na sam koniec gniął ją w brzuch nożem kuchennym. To byłeś ty, Makoto, przyznaj się. Wszyscy znają odpowiedź. Wiem już, co jest tam źle, chyba nie zdążyłem. Oczywistym jest, że drzwi do mojej łazienki nie mogły się otworzyć. Ale dlaczego? Dobra. Spieszmy. To tu było chyba. To było tu. O nie, o tu. No. No właśnie. Powodem, dlaczego drzwi do łazienki nie mogły się otworzyć, nie było to, że były zablokowane. Przecież tylko w pokojach dziewczyn łazienki mogą być zostać zablokowane. Mam rację? Tak, teraz kiedy o tym wspominasz, to prawda. Więc dlaczego nie można było otworzyć tych drzwi? Ponieważ się zacięły. A? O czym ty mówisz? Drzwi do mojej łazienki nie do końca mieściły się we framudze. Monokuma może to potwierdzić. Tak, to najprawdziwsza prawda. Wiesz co? Powinieneś być ostatecznym szczęściarzem, prawda? Żeby mieć takie obsute drzwi. Trzeba być nieziemskim pechowcem. Więc drzwi nie mogły się otworzyć tylko dlatego, że się zacięły. Ale morderca...
ale morderca nie mógł tego wiedzieć i pomyślał, że zostały zablokowane. Dlatego rozkręcił klamkę, żeby dostać się do środka. Okej, ale dlaczego morderca miałby w ogóle myśleć, że drzwi zostały zablokowane? Może dlatego, że były tabliczki zamienione? Wszyscy powinni wiedzieć, że nie możesz zamknąć żadnej z łazienek chłopców. Morderca mógł łatwo popełnić ten błąd dzięki jednemu ważnemu szczegółowi dotyczącemu miejscu zbrodni. Jeden ważny szczegół? Coś, czego morderca nie wiedział. Z jakiegoś powodu morderca był przekonany, że drzwi do łazienki są zablokowane. Tym ważnym szczegółem jest... Morderstwo miało miejsce w pokoju Sayaki. Morderstwo miało miejsce w moim pokoju. Morderca musiał nie zdawać sobie sprawy, że to był mój pokój. Chyba przeklikałem jedną treść, przepraszam was. Co? Chcesz powiedzieć, że morderca nawet nie wiedział, gdzie jest? To jest niewyobrażalne. Mimo wszystko Mokoto ma całkowitą rację. Że co? Mówiąc dokładniej... Morderca nie wiedział, że Makoto i Sayaka zamienili się pokojami. To doprowadziło do nieporozumień dotyczących łazienki. Gdyby Sayaka była w swoim pokoju... Na drzwiach byłby zamek, a morderca musiałby się przez niego przebić. Więc nie miał pojęcia, jak niepotrzebne było jego działanie. Nie możemy ostatecznie stwierdzić, czy zamek został otwarty siłowo, czy po prostu przez przypadek, ale... Morderca musiał być zdezorientowany, nie rozumiejąc, jak naprawdę otworzył drzwi. Niezależnie od tego, to był bezsensowny ruch. Strata czasu, próbując złamać się do pokoju, który właściwie nie był zamknięty, jest... Czymś, czego z pewnością bym nie zrobił, od kiedy wiedziałem. Dlaczego drzwi się nie otwierają? Racja? Jest taka... możliwość. Więc morderca musiał być osobą, która nie wiedziała, że doszło do zamiany pokoi. Więc Makoto nie mógł tego zrobić. Mówiłem wam to od samego początku. No dobra, to kto to zrobił? Wybaczcie, ale poddaję się. Wychodzę bez zapisu. Ale co się stanie, jeśli nie zdecydujemy, kto to zrobił? Dlaczego po prostu nie zagłosujemy? Zasada większości. Zasada większości? Jesteś pewien, że to dobry pomysł? Tak, na naszych szyjach zaciska się lina. Ktoś musi coś zrobić, mówię serio. Czy ktoś z was ma jakieś pytania albo przemyślenia? Nie ma znaczenia, jak banalne mogą być. O, ja mam jedno. O, ty... Nie musisz brzmieć tak rozczarowująco. No dobra, po prostu zadaj to pytanie.
ano ne? No, dobrze, więc... Sumo-sumo, hannin wa dou yatte naegi no heya ni haitta no kana tte omotte sa? Zastanawia mnie to, jak morderca dostał się do pokoju Makoto. Naruhodo. Hannin ga genba ni haitta hoho wa? Tak, jak morderca dostał się do środka? Naizono ga heya no kagi wa otoste. Sore wa hannin ga hirottan daro? No, może Sayaka po prostu wróciła gdzieś klucz, a morderca go podniósł. Jest taka możliwość, prawda? Nie sądzę, to wydaje się zbyt proste. No więc może włamał się do środka? Odmawiam. Monokuma dał jasno do zrozumienia, że nie możemy się włamać do żadnych drzwi. Nie, no dobra, a co powiesz na to? Morderca poszedł na łatwiznę. Mógł zwyczajnie zapukać i powiedzieć, że chce z nią porozmawiać, a panna Maizono po prostu go wpuściła. Nie, to też nie to. Śmiesz mi się przeciwstawiać? Wygląda na to, że nie znasz swojego miejsca. Halo? Niby dlaczego to nie mogło być to? Nie ma mowy, że Sayaka zaprosiła mordercę do pokoju. Mam na to dowód. Jaki dowód? Teraz, dobra, nie wiem dlaczego. Narzędzia, porządek pokoju Makoto, nadgarstek Sayaki, wiadomość, tabliczka w akademiku, zeznanie Aoi, spalony kawałek koszuli, rozbita, nie wiem, zamiana pokoi? To tu by pasowało? Ale czekajcie, bo tu chyba jeszcze gdzieś... No dobra, weźmy te tabliczki. O, czy to jest twój dowód? Nie, znaczy chyba nie. Panie Naegi, zaczyna mnie pan denerwować. Niech pan wraca na górę, gdzie pana miejsce. Wygląda na to, że się zbłaźniłem przed wszystkimi. Nie mam mowy, że Sayaka zaprosiła mordercę do pokoju. Mam na to dowód. No to jeszcze mam jeden dowód. Klucze. Ponieważ Sayaka była przerażona. Pamiętasz? Właśnie dlatego zamieniła się ze mną pokojami. To samo się tyczy ciebie, Sayaka. Nieważne kto to będzie, nie otwieraj nikomu drzwi. Nawet jeśli będę pewna, że to ty, absolutnie nie otworzę drzwi. W dziwnym razie jaki to ma sens, jaki sens ma zamiana pokoi? Widząc przez co przeszła, nie jestem w stanie uwierzyć, że komukolwiek otworzyłaby drzwi. No co, jeśli cię okłamała? No? Co to ma znaczyć? Dlaczego miałaby mnie okłamać? Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale spójrz na to i powiedz, czy nadal możesz temu zaprzeczyć? Wyjdź do mojego pokoju. Sprawdź tabliczkę, żeby nie pomylić pokoi, dobrze? Sayaka. To naprawdę napisała Sayaka? Znalazłam notatnik podczas śledztwa i zacieniłam ołówkiem kartkę. Po chwili pojawiły się słowa. O rany! Widziałem, jak ludzie tak robili w serialach detektywistycznych. Kiedy coś napiszesz na kartce, zostawiasz po tym odcisk. Później możesz szurać ołówkiem na następnej stronie i zobaczyć słowa. Kiedy to zobaczyłam, powiedziałam, o kurde, teraz będę się upewniać, że następną kartkę porwę na kawałeczki. To dość staromodna technika, ale nawet klasyka bywa czasami przydatna.
このメモ帳が置いてあったのは苗木くんの部屋のデスクの上よ。O, powinnam jeszcze wspomnieć. Znalazłem ten notatnik na biurku Makoto. A? Czyli, to memo To oznacza, że tylko ktoś, kto był w pokoju Makoto przed morderstwem, mógł to napisać. To mógł być Makoto, który tam mieszkał, albo Sayaka, z którą Makoto zamienił się pokojami na jedną noc. Makoto, napisałeś tą wiadomość? Nie, nie napisałem, ale... Oczywiście, że jej nie napisałeś, ponieważ wiadomość zawiera czytelny podpis Sayaki. Więc ta notka została napisana przez Sayakę? Ale dlaczego miałaby to w ogóle pisać? Notatka była prawdopodobnie sposobem na skontaktowanie się z kimś. このメモを部屋のドアの隙間から入れることで、その人物をこっそり呼び出そうとしたのよ。Musiała ją wsunąć komuś pod drzwi, dając tym samym znak, że chce się spotkać w tajemnicy. 超高校級のアイドルにそんな風に誘われた日には男子ならイチコロですな。A gdyby dostał takie zaproszenie od ostatecznej gwiazdy popu, byłbyś w stanie się temu oprzeć? 僕は二次元限定なんで関係ありませんがね。Oczywiście lubię tylko 2D, więc do mnie nie ma nawet podjazdu. Ale czy możemy mieć pewność, że ktokolwiek z nas dostał tę wiadomość? Szczerze mówiąc, nawet jeśli ktoś ją dostał, to nie sądzę, aby się do niej przystosował. Dlaczego? A? Skąd to wiesz? Chcesz usłyszeć, co mam do powiedzenia? Bardzo dobrze. Proszę o uwagę. O. Nieprzerwana debata. Tabliczki w akademiku. Sayaka i Makoto zamienili się pokojami, racja? Ale w wiadomości miejsce, na które było nadawca prosił o przybycie, jest wyraźnie oznaczone jako mój pokój. Rozumiem, więc jeśli ktoś przeczyta tę wiadomość, powinien pójść do pokoju Sayaki. Dokładnie, do pokoju, w którym przebywał Makoto. Innymi słowy, nawet jeśli ktoś przeczytał wiadomość i zrobił to, co musiał, nie powinien mieć związku z tym, co się stało. A to wygląda. To nieprawda, tabliczki są zamienione. Powód, przez który morderca wszedł do mojego pokoju, a nie do pokoju Sayaki, zrobił tak, ponieważ tabliczki były zamienione. Dobra, zamienili się pokojami, to prawda. Jest wyraźnie oznaczone jako mój pokój. Kurde. Być do pokoju Sayaki, tak? Strzelimy tu. Tabliczki na drzwiach do mojego i Sayaki pokoju zostały zamienione. Zostały zamienione? Dokładnie. Tabliczki zostały zamienione tak samo jak właściciele pokoi. W rezultacie drzwi do pokoju Sayaki miały na sobie tabliczkę z imieniem Makoto. A pokój Makoto miał tabliczkę z imieniem Sayaki. Mówisz więc, że pokój, w którym Sayaka przebywała, został oznaczony jako jej pokój. Ja, to memo no toori ni kodou shitemo
Kotaro san ga iru Naegi-kun no heya ni wa iketan da ne. Więc jeśli ktoś zrobiłby to, o co poproszono go w wiadomości, poszedłby do pokoju Makoto, gdzie była Sayaka. W dodatku ich pokoje są zaraz obok siebie, więc zamiana tuliczek nie jest żadnym problemem. Dobra moi drodzy, ale to by było na tyle, mamy już 30 minut nagrania, resztę dowiemy się w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu, harmonogram, jak i Discorda macie na stronie www.spokishiro.pl. Tam również możecie decydować o jakie serie robimy następne i które przedłużamy. Tak więc jeszcze raz trzymajcie się, grał dla was Shiro, hej hej!